Zdobycie mistrzostwa, pierwsze wrażenia? No bardzo się cieszymy, czekaliśmy na to 4 lata, o ile pamiętam. Nie udało nam się. Praktycznie skład mamy bardzo podobny, ale no, jesteśmy. Nie wszyscy mogli być zawsze cały sezon. Ten sezon był taki, że udało nam się, że zagraliśmy praktycznie od początku do końca już tą rundę rewanżową praktycznie w pełnym składzie i udało się wygrać. Bardzo się z tego cieszymy, że po prostu udało nam się wrócić i osiągnąć pierwsze miejsce. Ten mecz finałowy. Można powiedzieć, że zmierzyliście przeciwnika, spodziewaliście się, że aż tak to pójdzie? Nie, to nie jest tak. Zawsze pierwszy mecz przegraliśmy z Ertimem w rundzie zasadniczej, drugi mecz wygraliśmy 3-2 po wielkiej walce. To jest troszkę inne granie. Tutaj gramy na całej hali, na dużym tym. Wydaje mi się, że presja też troszkę mamy, już tych finałów mamy troszkę za sobą. Wydaje mi się, że to też miało znaczenie w tym, że po prostu oni troszkę byli może bardziej podenerwowani, bo normalnie to jesteśmy równorzędnymi drużynami. Jeszcze na zakończenie tutaj gwiazda wieczoru Sebastian Świderski. Dodatkowo bardzo się cieszymy, chcieliśmy załatwić jakieś atrakcje, chcemy rozwijać tę siatkówkę, chcemy, żeby po prostu też ona miała znaczenie, nie tylko druga liga, Rafako, wiadomo, mamy też inne dyscypliny. Chcielibyśmy, żeby ta amatorska siatkówka też zaznaczyła się na kartach, może nie historii, ale na tym, co dzieje się w Raciborzu, że po prostu siatkówką też ludzie żyją i widać po tym, że mamy dużo drużyn, chyba w żadnej lidze nie ma tylu drużyn, więc bardzo się z tego powodu cieszymy.